Dzień dobry, witam Państwa na naszym dzisiejszym spotkaniu. Nazywam się Agnieszka Zaręba i w dniu dzisiejszym przedstawię dla Państwa informacje na temat możliwości pozyskania środków na szkolenia dla firm, czyli pracodawcą sprawdź ofertę możliwości. Proszę o informację, czy wszyscy widzą prezentację i słyszą. Bardzo bym prosiła o informację tutaj na czacie, czy wszystko jest widoczne i przejdziemy sobie do dalszej tutaj naszej części. Widzę tutaj potwierdzenie, że jest OK. Dobrze, czyli temat naszego dzisiejszego wystąpienia to szkolenia dla firm. Pracodawco, sprawdź ofertę. Jestem pracownikiem punktu informacyjnego Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Pile. Jest on prowadzony przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o. w Poznaniu i dzisiaj tutaj dla Państwa poprowadzę dzisiejsze wystąpienie. Dzisiejsze wystąpienie będzie dotyczyło informacji o możliwości pozyskania środków w ramach działania 6.5 doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych. Są to działanie, które finansowane jest w ramach środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Natomiast w drugiej części mojego wystąpienia przedstawię źródła informacji o funduszach europejskich oraz o sieci punktów informacyjnych Funduszy Europejskich dla Wielkopolski. Dzisiejsze spotkanie dotyczy stricte przedsiębiorstw, tak? Czyli tych podmiotów, które mogą aplikować o te środki, czyli są to firmy sektora mikro, małych, średnich firm, w tym również samozatrudnieni. Przy czym tutaj osoby czasami też biorą udział w webinarium. Również takie szkolenia są kierowane do osób indywidualnych, czyli do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Może być to osoba fizyczna pracująca, bezrobotna czy nieaktywna zawodowo bądź ucząca się. Jednakże są to wtedy dofinansowania również w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, ale są to dofinansowania w ramach poddziałania 832, gdzie właśnie osoba fizyczna z własnej inicjatywy może podjąć tutaj doskonalenie swoich kompetencji. Przechodząc do stricte dzisiejszego tematu, czyli przechodzimy sobie do dofinansowań w ramach działania 6.5, czyli doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych, gdzie to właśnie pracodawca w imieniu pracownika, czy też właśnie na siebie może złożyć wniosek, ażeby móc aplikować o środki na podnoszenie kwalifikacji. Celem szczegółowym realizacji takiego działania przez instytucje wybrane w drodze konkursowych jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców sektora MŚP, czyli tak jak już wspomniałam, mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, w tym samozatrudnieni, ale także ich pracownicy, czy też przedsiębiorstwa, które przechodzą procesy adaptacyjne, restrukturyzacyjne i modernizacyjne. Jednym z typów tutaj projektów, które były przewidziane w tym działaniu do dofinansowania, było realizowanie wsparcia poprzez tak zwane usługi rozwojowe w ramach podmiotowego systemu finansowania. I te usługi rozwojowe w ramach podmiotowego systemu finansowania były skierowane do przedsiębiorców, w szczególności w zakresie rozwoju kompetencji i kwalifikacji osób pracujących u nich, w tym wieku 50 lat oraz więcej, czy też osób o niskich kwalifikacjach, czyli maksymalnie do średniego wykształcenia, w szczególności usługi szkoleniowe, które są dostosowane do potrzeb pracodawcy, tak? Czyli tutaj nie tylko pracownik zyska poprzez udział w takim szkoleniu, czy też kursie podniesienie swojej kwalifikacji, ale również jest możliwość właśnie tutaj dostosowania takiego szkolenia do potrzeb pracodawcy. Jeżeli chodzi o typy beneficjenta uprawnionych do wnioskowania, czyli są to te instytucje, do których Państwo będą aplikowali o to wsparcie, są to te instytucje, tak zwani operatorzy, którzy zostali wyłonieni w drodze konkursowej, czyli te instytucje składały wnioski zostały ocenione i najlepsze tutaj oferty zostały wybrane do dofinansowania. Operatorzy podpisali umowę i otrzymali środki, przy czym realizują tutaj projekty.
Zostało na teren województwa wielkopolskiego wybranych sześć instytucji, przy czym każda z nich ma pod sobą pewien obszar, z którego mogą być przyjmowane wnioski od przedsiębiorców. I tutaj w zależności od tego, gdzie prowadzą Państwo działalność gospodarczą, czy jest to na przykład powiat poznański, czy subregion leszczyński, to na przykład mamy tam subregion pirski, na przykład to będzie to powiat pirski, czy inny powiat, czy to będzie miasto Poznań, do odpowiedniego operatora mamy możliwość złożenia takiego wniosku. W dalszej części mojej prezentacji przedstawię Państwu konkretne zapisy, do której instytucji mogą Państwo taki wniosek złożyć. No oczywiście grupa docelowa to przedsiębiorcy sektora mikro, małych, średnich przedsiębiorstw oraz ich pracownicy. Jeżeli chodzi o wyszukiwanie szkoleń, kursów, z których będą korzystać nasi pracownicy, czy my sami jako pracodawcy, takie szkolenie, kursy, czy też studia podyplomowe wybierane są z baz usług rozwojowych. Tu mają Państwo wskazany adres strony internetowej, czyli usługirozwojowe.parp.gov.pl. Poprzez wejście na tą stronę, czy też wpisanie sobie po prostu wyszukiwarkę baza usług rozwojowych, możemy przejść właśnie do tej wyszukiwarki. Baza usług rozwojowych jest bazą taką ogólną, gdzie różnego rodzaju instytucje szkoleniowe wpisują swoje szkolenia. Są tam szkolenia zarówno te, które są wskazane jako możliwość dofinansowania i właśnie jak będą Państwo wyszukiwać takiego szkolenia, musi być ta informacja podana, że jest to szkolenie dofinansowane. Natomiast tutaj firmy szkoleniowe, które wpisują swoje szkolenia, również przechodzą proces akredytacji, czyli są to szkolenia wysokiej jakości i dostosowane do potrzeb tutaj rynku pracy. Jeżeli chodzi o bazę usług rozwojowych, jest to baza ogólnodostępna, ogólnopolska, gdzie mogą Państwo sobie wyszukiwać tych szkoleń. Można je wyszukać w różnorodny sposób. Możemy wyszukać poprzez jakby miejsce, gdzie ma być prowadzone to szkolenie. Możemy sobie poprzez jakieś słowo, hasłowo wyszukać to szkolenie. Nie musi być to też szkolenie, kurs, czy też w miejscu, gdzie prowadzimy działalność gospodarczą. Może być to również szkolenie, kurs, które będzie prowadzone na przykład w mieście obok, tak, czy na przykład w Poznaniu, a mamy swoją własną działalność w Pile. To, co muszą Państwo wiedzieć, dofinansowane są tylko wyłącznie usługi rozwojowe, czyli jeżeli faktycznie wybieramy sobie usługę, która będzie wykonywana jakby poza miejscem, gdzie prowadzimy działalność gospodarczą, czyli na przykład tak jak tu jesteśmy w Pile, jeżeli wybieram sobie szkolenie, które będzie się odbywało w Poznaniu, to koszty dojazdu są moimi kosztami własnymi, bo ja mam tylko dofinansowaną usługę rozwojową. Cały czas tak wspominamy tutaj o tej usłudze rozwojowej. Zobaczmy, czym jest ta usługa rozwojowa. Jest to usługa w zakresie pozaszkolnych form edukacji, usługa wspomagająca edukację, czy też usługa doradztwa związanego z zarządzaniem zgodnie z przepisami w zakresie klasyfikacji wyrobów i usług, które pozwalają na rozwój przedsiębiorcom i ich pracownikom lub mają na celu nabycie, utrzymanie bądź wzrost wiedzy, umiejętności czy też kompetencji społecznych pracowników przedsiębiorców, na przykład taka pojedyncza usługa doradcza czy też szkoleniowa. Może być to usługa, na którą skierujemy naszego pracownika, który nabędzie nowe kompetencje, ale to też może być usługa, gdzie on potwierdzi tutaj nabycie takich kompetencji. Jeżeli chodzi o grupę, która korzysta z tego dofinansowania, tak jak już wspomniałam, są to wyłącznie mikro, małe, średnie i też tutaj samozatrudnieni i ich pracownicy. Przy czym muszą też Państwo zwrócić uwagę na to, że nie tylko patrzymy przez pryzmat najgorszego przedsiębiorstwa, musimy też zobaczyć, wyliczając sobie wielkość naszej firmy, czy jest mikro, mała czy średnia, musimy zobaczyć, czy ktoś na przykład z zarządu, oczywiście to zależy od formy prawnej tutaj prowadzonej działalności, czy występują na przykład powiązania kapitałowe, czy też powiązania osobowe, czy może jest to spółka partnerska, z uwagi na to, że w momencie, kiedy na przykład są powiązania osobowe, może się zdarzyć taka, czy ktoś ma na przykład udziały w naszej działalności, może powstać taka sytuacja, że przekroczymy status średniego przedsiębiorstwa i w chwili przekroczenia takiego statusu nie będziemy mogli skorzystać z tej formy dofinansowania dla naszych pracowników. Jeżeli chodzi o poziom dofinansowania, każdy z operatorów ma
w swoim regulaminie, w swoich dokumentach wpisaną informację, jaka jest maksymalna wysokość dofinansowań na firmę, czyli w całości, której nie może przekroczyć, maksymalnie na jedną usługę rozwojową dla jednego pracownika i poziom dofinansowania. Jeżeli chodzi o poziom dofinansowania, maksymalne dofinansowanie usług rozwojowych w ramach tego działania wynosi maksymalnie 80%. Jest to oczywiście uzależnione od tego, jaka jest wielkość firmy. Jeżeli mamy samozatrudnionego, jeżeli mamy mikroprzedsiębiorstwo, tutaj nie ma znaczenia, kogo wysyłamy na szkolenie, czy to będzie właściciel, czy to będzie pracownik na przykład w wieku 50 lat bądź więcej, czy będzie osoba o niskich kwalifikacjach, czy po prostu nasz pracownik, maksymalnie 80% dofinansowania zawsze bez względu na jakby poszczególne parametry. Inna sytuacja występuje w momencie, kiedy mamy do czynienia z małym bądź średnim przedsiębiorstwem i tutaj sprawa wygląda następująco, ponieważ jest pewien jakby minimalny status dofinansowania, czyli małe ma 70%, średnie ma 50%. No i w zależności od tego, kto będzie wysłany, czy są to na przykład pracownicy w wieku 50 lat bądź więcej, czy wsparcie pracowników o niskich kwalifikacjach i jest możliwość zwiększenia. Czyli tak jak Państwo widzą, w przypadku na przykład małego przedsiębiorstwa, gdzie mamy poziom dofinansowania 70%, na szkolenie wysyłamy pracownika, który jest o niskich kwalifikacjach, tak? Czyli mamy plus 20% łącznie, 70 plus 20 to jest 90%, ale nie więcej dofinansowania niż 80%, tak? Czyli nawet jeżeli będzie to osoba 50 lat bądź więcej i o niskich kwalifikacjach, to i tak maksymalne dofinansowanie nie może przekroczyć 80%. Jak wygląda zdobycie refundacji, ponieważ dofinansowania w ramach tego działania są na zasadzie refundacji, czyli w pierwszej kolejności to Państwo jako pracodawcy muszą wyłożyć pieniążki na dane szkolenie, czyli po zgłoszeniu, przejściu całej procedury, o której też za chwilkę tutaj wspomnę, Państwo płacą za całe szkolenie kurs, po czym dopiero po rozliczeniu się z operatorem następuje zwrot refundacji. No i teraz w zależności od tego, tak, czy mamy te 70, 50 czy 80%, tyle jest możliwość otrzymania zwrotu. Czyli w pierwszej kolejności musimy sobie wyszukać w bazie usług rozwojowych taką usługę rozwojową, która nas interesuje. Czyli na przykład szukamy prawo jazdy kategorii C, czy prawo jazdy kategorii B, czy na przykład C plus E, czy na przykład kategoria D. To jakby tutaj nie ma znaczenia, wyszukujemy sobie po prostu szkolenie tutaj prawo jazdy. Wypełniamy formularz zgłoszeniowy i składamy go do operatora, o którym tu mamy napisane zgodnie z miejscem zamieszkania, pracy, szkoły, pobytu, w przypadku miejsca działalności gospodarczej, w przypadku miejsca prowadzenia. I teraz może być taka sytuacja, że nasza na przykład siedziba ma swój oddział na terenie Wielkopolski, ale główna siedziba firmy znajduje się na przykład w województwie zachodniopomorskim. To oczywiście tutaj w ramach prowadzonego oddziału też jest możliwość aplikowania w ramach tego tutaj zakresu, ale tylko wyłącznie na tych pracowników, którzy pracują na terenie województwa wielkopolskiego. Po złożeniu wszelkich dokumentów do operatora, na stronie każdego operatora znajduje się wykaz dokumentów, które należy złożyć, czyli to będzie wniosek tutaj o szkolenie, wniosek o dofinansowanie takiego szkolenia, wszystkie załączniki, mamy list, checklistę, z którą musimy złożyć te wszystkie dokumenty. Po czym operator te dokumenty weryfikuje, sprawdza, czy kwota się zgadza, czy faktycznie mamy przedsiębiorstwo z sektora mikro, małych, średnich, jaki status pracownicy posiadają, czy to jest osoba na przykład o niskich kwalifikacjach, czy to jest osoba w ramach wieku 50 plus więcej, jaka będzie tutaj zwrotu. I jeżeli wszystko się nam zgadza, uzyskujemy tak zwaną promesę, czyli operator blokuje nam kwotę środków, która będzie przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z tymi szkoleniami i my w tym momencie rejestrujemy się w bazie usług rozwojowych, rejestrujemy siebie jako pracodawcę i rejestrujemy naszych pracowników. Zapisujemy się na usługę za pośrednictwem bazy usług rozwojowych. Oczywiście przechodzimy sobie całą tą usługę i płacimy z własnych środków przelewem za usługę rozwojową.
Po zakończeniu takiej usługi, skorzystaniu, zdajemy egzamin i później musimy zrobić tak zwaną ocenę usługi rozwojowej w bazie usług rozwojowych. Jest to bardzo ważne, jest to taka ankieta, która jest w bazie usług, jest ona niezbędnym elementem również do rozliczenia. I w ramach takiej ankiety oceniamy, czy szkolenie przysporzyło zwiększenie naszych kompetencji, czy było odpowiednie. Też dzisiaj w prezentacji wskażę, jak wygląda właśnie tutaj taka ocena usługi rozwojowej. Wypełniamy formularz rozliczeniowy i składamy do operatora i w momencie, kiedy mamy to wszystko zweryfikowane przez operatora, wszystko się zgadza, wszystkie dokumenty zostały przez nas dopełnione, czyli złożyliśmy fakturę, potwierdzenie zapłaty, tutaj informacje o zakończeniu takiego kursu czy też szkolenia, otrzymujemy refundację poniesionych kosztów usługi rozwojowej. Tak jak wspomniałam, na terenie województwa wielkopolskiego zostało wybranych 6 instytucji w zależności od subregionu. Mamy subregion poznański, leszczyński, pilski, koniński oraz miasto Poznań. We wcześniejszych realizacjach tego projektu był subregion poznański, czyli było łącznie miasto Poznań z powiatem tutaj poznańskim jako jeden cały subregion. Tutaj w ramach tej edycji tego działania jest to rozdzielone, czyli miasto Poznań mamy jako osobną tutaj subregion i mamy cały subregion poznański. Jeżeli chodzi tutaj o operatorów, to rozpoczniemy sobie od Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego. To jest subregion pilski, gdzie obszarem są to powiat chodziecki, czernogorsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki oraz złotowski, czyli przedsiębiorstwa posiadające oddział, siedzibę na terenie danego tutaj powiatu wskazanego w tabeli składa wniosek do Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego. Kwota dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej to jest 6350 zł, przy czym jest osobna pula wysokości kwoty do 5000 zł skazane dla osób przybyłych z Ukrainy do Wielkopolski po 24 lutego 2022 roku w związku z konfliktem w Ukrainie. Czyli jeżeli przedsiębiorca ma u siebie pracowników, tak, którzy spełniają ten wymóg, czyli są to osoby przybyłe z Ukrainy do Wielkopolski po 24 lutym, jest możliwość jak najbardziej również wydelegowania takiego pracownika na szkolenie, jednakże maksymalna kwota dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej to jest kwota 5000 zł. Rekrutacja obecnie trwa, jest rekrutacja tak zwana ciągła, czyli w każdym momencie przedsiębiorstwa z tego obszaru mogą złożyć swoje wnioski do operatora. Tutaj daję informację odnośnie uwagi. Od dnia 17 stycznia u danego operatora zostały zmienione dokumenty rekrutacyjne. Zmiana dotyczy wyłącznie załącznika numer 1 oraz formularza zgłoszeniowego z uwagi właśnie na ten wskaźnik osób, które przybyły z Ukrainy po 24 lutym 2022 roku. Biuro projektu danego operatora znajduje się w Pile przy ulicy Grunwaldzkiej 2. Tu mają Państwo wskazane numery telefonów, stronę internetową projektu, czyli www.rozwijamy.eu i na tej stronie mają Państwo wszystkie dostępne dokumenty. Jeżeli chodzi tutaj o danego operatora, tak jak już wspomniałam, wnioski składane są w trybie ciągłym. Zachęcamy do kontaktu tutaj z danymi pracownikami. Można podejść, umówić się na takie spotkania. Drugą instytucją jest Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o., która przyjmuje wyłącznie wnioski od przedsiębiorców, które prowadzą na terenie miasta Poznania. Kwota w chwili obecnej wynosi 6000 zł i rekrutacja jest ciągła, również w trakcie tutaj cały czas można składać wniosek. Jedyną jakby tutaj różnicą w ramach tej instytucji jest to, że formularze składane są wyłącznie w formie elektronicznej. Czyli na stronie instytucji, na stronie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości należy sobie pobrać generator wniosku, zapisać go na pulpicie, wypełnić wniosek i wysłać bezpośrednio na adres mailowy.
Biuro projektu znajduje się w Poznaniu przy ulicy Piekary 19. Tu podajemy telefon ogólny do sekretariatu instytucji oraz bezpośrednio do pracowników danego działu, czyli telefon 61 kierunkowy 650 62 20 czy końcówka 19. Tutaj poprzez kliknięcie sobie bezpośrednio w daną stronę internetową, czy też można wejść, później też pokażę, jak tutaj wejść sobie na stronę i zobaczyć te wszystkie projekty. Jest możliwość przejścia właśnie na informacje o projekcie, zmiany, jakie nastąpiły, co zostało wprowadzone, no i te wszystkie dokumenty wraz z generatorem wniosków dostępne są na zakładce dotacje, usługi rozwojowe. Kolejnym operatorem jest Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych i tutaj obszar tej instytucji to powiat obornicki, poznański, szamotulski, średzki i śremski. Tu mamy kwotę 6250 zł i mamy cały czas nabór otwarty, ciągły, można złożyć taki wniosek. Jeżeli chodzi o tą instytucję, tu biuro projektu znajduje się w Poznaniu przy ulicy Góreckiej 115 przez 1, natomiast jeżeli chodzi o powiaty, zostały one jakby podzielone na tak zwanych jakby opiekunów danego powiatu, czyli w zależności od tego, gdzie prowadzimy działalność gospodarczą, na przykład jeżeli będzie to powiat obornicki, mamy wskazany konkretny numer telefonu, pod który możemy zadzwonić i dowiedzieć się szczegółów tutaj informacyjnych. Kolejną instytucją jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lesznie i obszar jej działania to jest powiat gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, miasto Leszno, Nowotomyski, Międzychocki, Rawicki i Wolsztyński. I kwota jest tutaj 5000 zł i oczywiście również nabór wniosków jest ciągły, czyli w tym momencie cały czas możemy składać wnioski do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lesznie. Biuro projektu jest to co prawda instytucja z Leszna, ale biuro projektu znajduje się w Poznaniu. Natomiast osoby do kontaktu mają Państwo wskazane tutaj dwie. Jest to pani Magdalena Konieczna oraz pan Bartosz Mikołajczak. Mają Państwo wskazane i numery telefonów, i adresy mailowe do osób z projektu. Instytucja Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie do dnia 25 stycznia jeszcze prowadziła projekt na obszarze powiatu gnieźnieńskiego, opolskiego, konińskiego, miasta Konina, Słupeckiego, Tureckiego oraz Wrzesińskiego. Natomiast z powodu wyczerpania środków został nabór do projektu zamknięty w dniu 25 stycznia 2023 roku. Czyli jeżeli prowadzimy działalności na obszarze właśnie tych tu instytucji, to osoby, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje, to nie ma możliwości skorzystania dla przedsiębiorców z tego działania. Ewentualnie tutaj będzie można skorzystać ze wsparcia na przykład indywidualnie, czyli każda osoba, która będzie chciała z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje, będzie mogła skorzystać z tej możliwości. I ostatnią instytucją, która tutaj w partnerstwie prowadzi projekt, jest to Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, która wraz ze Stowarzyszeniem Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości prowadzi projekt w ramach działania 6.5 i ta instytucja z drugą instytucją podzieliły sobie obszar na powiaty, czyli Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości przyjmuje wnioski z terenu powiatu jarocińskiego, kaliskiego, pleszewskiego i miasta Kalisz, natomiast Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości z powiatu kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego i ostrzeszowskiego. W zależności od tego, na jaką usługę będziemy chcieli składać wniosek o dofinansowanie. Kwota 5000 zł są to usługi stacjonarne, czyli takie usługi szkoleniowe. Natomiast jeżeli miałoby ten kurs czy szkolenie formę zdalną, jest to kwota, tu przepraszam, jedno zero się więcej weszło, kwota 4000 zł. Rekrutacja do projektu jest w okresach, jest ma charakter okresowy, czyli są otwarte rundy, jest prowadzona do wyczerpania alokacji, czy też do zaplanowanej liczby uczestników. Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się na stronach tych operatorów. Też możemy śledzić, zobaczyć, ile jeszcze jest możliwości tutaj, czy można jeszcze złożyć taki wniosek.
Tu wskazuję Państwu na miarę na dwa biura ze względu na to, że tak jak wspomniałam, jest podział terytorialny w zależności z jakiego obszaru będziemy składać ten wniosek. Mamy biuro projektów w Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, które mieści się w Kaliszu oraz bezpośrednio u drugiego operatora, czyli w Stowarzyszeniu Ostrowskie Centrum Zbierania Przedsiębiorczości, które znajduje się w Ostrowie Wielkopolskim. Tutaj ze swojej strony też tylko wspomnę, bo też mają Państwo wiele tych danych, teraz numery telefonów, adresy mailowe, w zależności od operatora, do którego będą chcieli Państwo złożyć taki wniosek. Chciałabym poinformować, że ta prezentacja będzie Państwu przesłana na adres mailowy, który Państwo złożyli wraz ze zgłoszeniem na dzisiejsze webinarium, czyli te informacje szczegółowe właśnie jak numery telefonów, czy adresy mailowe, czy adresy stron internetowych będą mieli Państwo dostępne. Jakie warunki konieczne, żeby dostać dofinansowanie takiej usługi rozwojowej? Co musimy spełnić? Musimy zgłosić się na usługę rozwojową poprzez bazę usług rozwojowych, czyli za pośrednictwem bazy usług rozwojowych musimy wykonać zgłoszenie na taką usługę. Musimy rzeczywiście ponieść wydatek na taką usługę rozwojową, czyli otrzymujemy fakturę, ponosimy opłatę za to i mamy dowód zapłaty wydatku na zakup usługi rozwojowej. Prawidłowo jest udokumentowane, czyli na dokumencie mamy faktycznie wpisane, że dana osoba wzięła udział w takim szkoleniu. Więc też jakby całość, oczywiście taki dokument podpinamy pod całą dokumentację, ale jasno z dokumentu musi wynikać, kto wziął udział w takim szkoleniu i co to było za szkolenie. Oczywiście usługa rozwojowa musi być zrealizowana zgodnie z założeniami, czyli tymi wszystkimi informacjami, które są zawarte w karcie usługi. Gdyby coś się stało, że dana usługa rozwojowa jest nierealizowana zgodnie z założeniami, że nie jest zgodny program, forma czy warunki, należy powiadomić bezzwłocznie operatora o tym fakcie. No i oczywiście, tak jak już wcześniej wspomniałam, usługa kończy się wypełnieniem ankiety oceniającej usługę rozwojową. Jest to bardzo ważny element. Po zakończeniu takiej usługi osoba korzystająca z niej wypełnia ankietę oceniającą. Oczywiście jest to ankieta w systemie BUR, czyli bazy usług rozwojowych. Jeżeli chodzi o weryfikację, zatwierdzenie dokumentów, są to dość szybkie terminy. Czasami może być to, tak jak tu jest gdzieś tak maksymalny ten termin, do 14 dni kalendarzowych. Jednakże z tego, co wiemy tutaj rozmawiając z operatorami poszczególnymi, czasami w ciągu 2-3 dni jest decyzja zwrotna już do przedsiębiorcy. Co ważne, tak jak wspomniałam na początku, są w chwili obecnej na terenie Wielkopolskiej, za chwilę będzie prowadzony również projekt dla osób fizycznych. W przypadku tego projektu, o którym dzisiaj mówimy, czyli o działaniu 6.5, to pracownik zgłaszany jest przez pracodawcę. Pracownik nie może sam indywidualnie w ramach tej działania zgłosić się na usługę szkoleniową, usługę rozwojową, tylko wyłącznie pracodawca może zgłosić swojego pracownika do udziału w szkoleniu. I informacje dodatkowe, zostały wprowadzone zmiany, które w zasadzie już od zeszłego roku zostały one pojedynczo wprowadzone. Minimalny okres funkcjonowania przedsiębiorstwa to co najmniej 3 miesiące. Czyli na przykład jeżeli ktoś uruchomi działalność teraz, musi odczekać tutaj 3 miesiące, ażeby móc skorzystać z tej formy wsparcia na podnoszenie kwalifikacji. Jeżeli chodzi o wysyłanie pracownika, minimalny okres zatrudnienia pracownika to 3 miesiące oraz wymiar czasu pracy minimum 80 godzin w miesiącu. Jeżeli chodzi o naszych pracowników, jest wyłączenie możliwości ubiegania się o wsparcie osób zatrudnionych na umowę o dzieło bądź umowy agencyjne. Czyli tylko wyłącznie tutaj widzą Państwo, jakie mamy możliwości zatrudnienia. Oczywiście, jeżeli chodzi o minimalny okres zatrudnienia tych 3 miesięcy, nie dotyczy to osób tutaj z Ukrainy, które spełniają ten warunek, że przybyły do Wielkopolski po 24 lutego 2022 roku.
Przejdźmy sobie do informacji o bazie usług rozwojowych, czyli internetowa, ogólnodostępna. Też zrobiłam tutaj dla Państwa print screen z tej strony baz usług rozwojowych, platforma, gdzie można sobie wyszukiwać te szkolenia. Jeżeli byśmy sobie teraz chcieli wejść na tą platformę i wyszukać dane szkolenie, jest to wyszukanie bezpłatne, możemy nie logować się, tylko po prostu użytkować sobie jak taka osoba, że tak powiem incognito, która wyszukuje szkolenia, możemy sobie popatrzeć, jakie szkolenia są dostępne, w jakich miejscowościach, czy też poprzez wyszukiwarkę, tak jak już wspomniałam wcześniej, wpisać sobie na przykład miejsce szkolenia, czy powiat, czy miasto. Natomiast w momencie, kiedy już się zdecydujemy, no to wtedy zakładamy swój profil w bazie usług rozwojowych. Tutaj właśnie to, co już wspomniałam, to wyszukiwanie usług. Jest jeden plus, jeżeli chodzi o usługi rozwojowe w formie tej bazy, jest możliwość tak zwanego jakby zapotrzebowania na usługę. Na przykład, jeżeli wyszukujemy daną usługę i jej nie ma w bazie, bo na przykład żadna z instytucji nie prowadzi, no nie wiem, teraz powiedzmy jakieś szkolenie, nie wiem, na przykład ze spawania, tak? No to jeżeli takiej chwili obecnej takiej usługi nie ma, to możemy taką usługę zamówić. Jest taka możliwość zamówienia usługi, czyli wpisujemy konkretnie, jaka usługa nas interesuje. Natomiast jeżeli się pojawi taka usługa, otrzymujemy mailem informację, że taka usługa jest dofinansowana i na przykład będzie realizowana przez taką, taką i taką instytucję. Tak wygląda print screen ze strony baz usług rozwojowych. Tak jak Państwo widzą, tutaj mamy korzystać z wyszukiwarki, znaleźć odpowiednie usługi dla siebie, więc możemy sobie wpisać ogólnie taką informację, na przykład szkolenie, prawo jazdy, kategoria C czy kategoria B, czy też wyszukiwać zaawansowanie, czyli konkretnie wskazywać parametry, na przykład miejsce, gdzie ma być takie szkolenie prowadzone. Tu jak sobie gdzieś wpiszemy daną usługę, sobie wejdziemy, to widzimy na przykład, kto jest dostawcą usługi, gdzie jest miejsce usługi, jaka jest dostępność i kwota za taką usługę. Tak jak już powiedziałam, przegląd baz usług rozwojowych nie wymaga rejestracji, chyba że faktycznie już chcemy skorzystać, składamy wniosek do operatora. Wtedy po tym, jak otrzymujemy tak zwaną promesę od operatora, rejestrujemy się w bazie usług rozwojowych. I teraz tutaj w ramach bazy usług rozwojowych będziemy zakładać sobie konto. Jeżeli chodzi o konta, to mamy jakby takie trzy profile. Mamy dostawcę usług, czyli jest to ta firma szkoleniowa, która wpisuje swoje szkolenia, z których my jako przedsiębiorstwa i ich pracownicy możemy korzystać. Wpisujemy przedsiębiorstwa oraz użytkownika, czyli właśnie tych naszych pracowników. Jeżeli chodzi o źródła informacji o funduszach europejskich, tu mają Państwo wskazane strony internetowe, gdzie można dowiadywać się o wszystkich tych zmianach, które są wprowadzane. Te projekty dopiero wchodzą. Tutaj czekamy na różnego rodzaju dokumenty. W przypadku programu regionalnego naszego województwa będą opracowane dokumenty, będzie dopiero że tak powiem, umieszczony harmonogram, więc będziemy też dopiero wiedzieć, jakie są kryteria przyznawania wsparcia, czy też takie już bardziej szczegółowe informacje. Niedawno zakończyły się etapy tutaj, gdzie mogliśmy wskazywać różnego rodzaju zmiany, czy jakieś nasze uwagi do takiego projektu szczegółowego opisu osi priorytetowych. Natomiast teraz jakby te wszystkie uwagi będą opracowywane i powstanie jakby jednolity tutaj dokument. Zachęcamy do zapisywania się właśnie na newsletter, żeby Państwo też na bieżąco otrzymywali te informacje. Zachęcamy jak najbardziej do zapisania się na newsletter na naszej stronie internetowej, na stronie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, czyli strona www.warp.org.pl.
Jeżeli chodzi o naszą stronę internetową, tak jak już wcześniej wspomniałam, też tutaj jako operator jednej z tych działania 6.5, wystarczy sobie u góry wejść w napis dotacje i wtedy wybrać te, które nas interesują, czyli dla przedsiębiorców, i przyjdziemy tutaj sobie płynnie do danego projektu. Natomiast jeżeli chodzi o punkt informacyjny Funduszy Europejskich, jak Państwo widzą, u góry mamy taki skrót PIFW. Tam będą informacje w zakresie naszych działań, naszych wystąpień, tam mają Państwo do nas kontakt, tam też zamieszczamy różnego rodzaju takie newsy, gdzie można się też dowiedzieć o możliwościach dofinansowań. Czyli jak sobie wejdziemy w zakładkę PIFW, tutaj sobie wejdziemy w kontakt, mają Państwo do nas dane teleadresowe, zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego, czy też bezpośrednio do naszego biura w Pile. Po wejściu sobie w informacje, wiadomości, na boku mają Państwo napis wydarzenia. Jak sobie w niego klikniemy, zostaniemy przekierowani jakby na taki kalendarz, podświetlone tutaj informacje. Po najechaniu będzie można sobie na przykład bezpośrednio przejść do danego webinarium. Wcześniejsze webinaria, które się już odbyły, po wejściu właśnie w kalendarzu w daną datę, mamy udostępnione tam nagranie z danego webinarium, czyli też mogą sobie Państwo do niego wrócić i tutaj przejrzeć nagranie. Zachęcamy jak najbardziej do śledzenia naszych informacji, które zamieszczamy na Facebooku. Tutaj te wszystkie jakby nowości, jakieś tutaj informacje o planowanych webinariach są też również umieszczane. Jeżeli chodzi o sieć punktów informacyjnych Funduszy Europejskich dla Wielkopolski, to nasz punkt informacyjny jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. I jako punkt informacyjny świadczymy pełen wachlarz usług informacyjnych. Mamy zarówno konsultacje bezpośrednie w biurze, gdzie Państwo mogą przyjść, skorzystać z takiej usługi informacyjnej. Mamy konsultacje telefoniczne i elektroniczne oraz spotkania informacyjne, czyli mamy tutaj webinaria, prelekcje. Akurat w tym momencie Państwo biorą udział w webinarium. Również organizujemy stoiska informacyjne podczas różnych wydarzeń na terenie naszego województwa oraz takie usługi wyjazdowe, czyli mobilne punkty informacyjne. I my jako punkt informacyjny, te mobilne punkty informacyjne mamy w Chodzieży, w Złotowie i w Trzciance, gdzie też można podejść tam na miejsce. Jest to taki 5-godzinny dyżur, gdzie nasz pracownik jest dla Państwa dostępny. Można korzystać wtedy tam na miejscu bezpośrednio z takiej usługi informacyjnej. Wszystkie usługi, które świadczymy dla Państwa, są całkowicie bezpłatne, czyli Państwo nie ponoszą żadnych opłat za skorzystanie z takiej usługi informacyjnej, którą świadczymy w ramach Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich dla Wielkopolski. Jeżeli chodzi o punkty informacyjne, mamy na terenie Wielkopolski 3. Znajduje się w Pile, w Kaliszu oraz w Koninie. No i oczywiście mamy też taki podział, tak, czyli właśnie ten obszar, gdzie wyjeżdżamy z tymi naszymi usługami. Natomiast jak najbardziej udzielamy informacji na teren całej Wielkopolski. Jeżeli chodzi o nasz punkt w Pile, to nasz obszar działania to jest powiat pilski, chodzieski, złotowski, czarnkowsko-trzcianiecki, wągrowiecki oraz powiat obornicki, czyli właśnie na tych terenach będziemy organizować prelekcje, na tych terenach będziemy organizować stoiska promocyjno-informacyjne, czy też właśnie te mobilne punkty informacyjne, gdzie jest właśnie wyjazd naszego pracownika do lokalnej społeczności na terenie np. danego powiatu. Jeżeli chodzi o zakres świadczenia usług, czyli zakres tej wiedzy, z czego udzielamy informacji, jest to zakres poprzedniej perspektywy finansowej, czyli Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Programu Funduszy Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. I tutaj jeszcze raz powtórzę to, co wcześniej wspomniałam, czyli obecnie są weryfikowane, trwają prace nad opracowaniem kryteriów, nad opracowaniem dokumentów szczegółowych i dopiero gdzieś
no tutaj z czasem ruszą te informacje w tym zakresie, dlatego prosimy być z nami w kontakcie, żeby też na bieżąco informować. Sprawdzamy również te informacje dla Państwa, więc jak najbardziej taka informacja u nas będzie dostępna. Jeżeli chodzi o punkt informacyjny Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski w Pile, od stycznia zmieniły się godziny naszej pracy. W poniedziałki pracujemy od 7.30 do godziny 17.30, a od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30. Numery telefonów pozostają bez zmian, czyli 61 kierunkowy 6506233 bądź końcówka 235, bądź można jak najbardziej nie tylko nas odwiedzić czy zadzwonić, ale można napisać na adres mailowy info@ue-pila@warp.org.pl. Tutaj chciałabym tylko jeszcze wspomnieć, że jeżeli pojawiły się pytania na czacie, informacja zwrotna zostanie wysłana do Państwa na adresy mailowe, które Państwo podali w zgłoszeniach. Tak samo dostaną Państwo maila podsumowującego dzisiejszego wystąpienia. Tam będzie załączona prezentacja, będzie załączony link do nagrania dzisiejszego webinarium oraz będą wskazane odpowiedzi na pytania, które tutaj zostały, pojawiły się w trakcie trwania naszego webinarium. Więc jeżeli mają Państwo jak najbardziej jeszcze pytania, zachęcam do napisania takiej informacji teraz tutaj na czacie. W czacie również pojawi się link do ankiety. Ankieta jest oczywiście anonimowa, nie widzimy, kto wypełnia ankietę. Bardzo prosimy o wypełnienie tej ankiety z uwagi na to, że tam dla nas jest bardzo ważny ten ostatni punkt, jakie jeszcze tematy Państwa interesują, z jakich tematów byśmy mieli przygotować właśnie takie webinaria, żeby tutaj jak najwięcej informacji mogli Państwo pozyskać, więc jak najbardziej zachęcamy do tutaj napisania w tym ostatnim punkcie ankiety informacji właśnie, jaka tematyka jeszcze Państwa interesuje i jakby tutaj analizując zapotrzebowanie będziemy przygotowywać właśnie pod tym kątem nasze wystąpienia. Więc teraz mamy chwilkę czasu, żeby Państwo napisali ewentualnie jeszcze pytania i będziemy wtedy już powoli kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Ja bardzo serdecznie dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejsze tutaj możliwość przedstawienia tej możliwości. Zachęcam Państwa do korzystania z naszych kolejnych webinariów, które będziemy planować 15 lutego. To będzie webinarium odnośnie ogólnych informacji, które są tutaj z programu dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Tam będziemy uwypuklać te działania, te priorytety, które będą kierowane do przedsiębiorców. W chwili obecnej trwają zapisy na to webinar, więc zachęcam. Wszelkie informacje są na stronie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Natomiast w dniu 22 lutego będzie kolejne nasze webinarium, gdzie będą informacje w ramach produktów pożyczkowych. Będzie to inicjatywa Jeremy, będzie to również pożyczka Reaktywacja, jest to nowy produkt na terenie Wielkopolski, więc również zachęcam do zapisywania się, jak tylko będzie możliwość i będą wszystkie informacje udostępnione.
Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zachęcam do korzystania z naszych kolejnych webinariów. Dziękuję bardzo, do widzenia.